Przyjaciele, mamy, jak wiecie, motto: bliżej nieba, bliżej siebie. Że jesteśmy bliżej nieba, to widać przecież. Ale że jesteśmy bliżej siebie, to mam nadzieję, tak jak każdego roku, tak i dzisiaj, poczujemy wszyscy. Jesteśmy tu w miejscu wyjątkowym dla nas wszystkich i w okolicznościach, które wam i nam sobie nawzajem ofiarowujemy. Bądźmy bliżej siebie dzisiaj. Szanowni Państwo, postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odznaczeni zostali Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie polskiego narciarstwa pan Józef Rysula. Za wybitne zasługi dla rozwoju sportów wysokogórskich, za promowanie imienia Polski w świecie pośmiertnie Maciej Berbeka. Order odbiera syn Jan Berbeka. Janusz Kurczap. Order odbiera Bogumił Słama. Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu pan Franciszek Łukaszczyk. Za zasługi dla rozwoju sportów wysokogórskich za promowanie imienia Polski w świecie pan Janusz Gołąb. Pośmiertnie Tomasz Kowalski. Odznaczenie odbiera pani Alicja i Marek Kowalscy. Pragnę podziękować za zaproszenie do tak niezwykłego miejsca i przy tak niezwykłej, pięknej okazji. To naprawdę radość wręczać odznaczenia ludziom gór w najpiękniejszym prezydenckim pałacu świata, jakim są Tatry. To także wielka radość, aby móc razem się modlić i kierować dobre myśli chyba w najpiękniejszej świątyni świata, jaką stanowią góry. Góry, co wszyscy ludzie gór wiedzą doskonale, uczą i pokory, ale uczą i wielkości. Uczą marzeń o rzeczach wielkich i pięknych. Uczą wielu cech przydatnych w życiu, jeśli chce się życie traktować jako drogę ku rzeczom wielkim i dobrym. Dlatego serdecznie dziękuję za możliwość bycia tutaj razem, w tym niezwykłym miejscu, razem z wszystkimi ludźmi gór. Wiem, że to już jest kolejne spotkanie Państwa. Traktuję zaproszenie tutaj także jako zaproszenie do kręgu przyjaciół gór. Za to również razem z żoną serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Panu Bogu za każdego, kto wyszedł i najcenniejszy swój dar, jaki miał, pozostawił w górach, oddając życie, tracąc często życie właśnie tutaj lub w każdej innej części gór świata.